No, dzięki wam Blackwater i Valentine z okolicy są spokojniejsze. Na pewno mniej bandziorów w okolicy. I też informacja pójdzie w świat. Bandziory będą się bać tutaj szerzyć swoją działalność. Bo Fir, będą wiedzieć, że wy stoicie Fir, tutaj na chodź się straży biuro. prawa. Panie złoty czystowłosy, ja go w włosach przekazuję wam. A, może się zerwać. Chodź, chodź, chodź. O, Belmondo! Spokojnie. Spokojnie, Belmondzie. Wszystko okej? Tak, Belmondziak mnie dawno nie widział i chyba chciał się przywitać. Co chcecie zrobić z tym gościem? Dożyć go, ja potem musisz mu jaja. A gdzie to chcecie zrobić za farmę? Teraz go porywamy? Znaczy No to porywamy. już zobacz, czego mamy. O kurde. Na pstryczek z nim. Wybierajcie. Chodźcie tutaj na dół, na plażę. A może do pracy i będzie musimy płacił nam podzielić się majątek, pieniędzmi. swój połowę majątku zarobionego dziennego. Zawsze chciałem mieć waszego niewolnika. Będzie pracował i oddawał połowę pieniędzy zarobionych. Połowa dla niego, połowa dla nas. Jak 20 dolarów dziennie z niego zrobić. Będzie, to będzie dobrze. Pogadamy zaraz z nim. Jak się na to rozpatruje. Słyszysz mnie, murzynko? Hej! Wygląda ci na murzynia, staruchu? Jest tu nasza gwiazda. Powiedz nam, co masz dla nas do zaoferowania? To mów! Co możesz dla nas robić? Teraz jesteś nasz. Możemy cię albo zabić, albo zaproponujesz nam coś ciekawszego. Wczoraj ci dałem z dobrej woli 100 dolarów, a dzisiaj mi wbijasz nóż w plecy. Słuchaj, przekonałeś mnie. A więc... Co? Au! W takim razie ja go biorę. On nie jest twój, tylko nasz. Jak to 100 dolarów dał? Jak to mu dałeś 100 dolarów, a teraz... Nieważne, nieważne, nie wchodź do to. To masz dla mnie, co? Ser Felipe, co to ma znaczyć? Ja bym go wypuścił. Może będzie naszym niewolnikiem, czemu go od razu ukatrupiać, panowie? Zresztą jak chcecie, to wasza broszka, ja się w to nie mieszam, mogę wam tylko pomóc. Ile zarobiliście na tej akcji? Jesteście geniuszami biznesu, macie konie, siodła, wszystko, rewolwery, kurwa. Czemu być tacy jak wy? Ej, no możesz dojść, stary. No bo już dość chyba. Panowie, nie kopcie go tak, bo go zabijecie. Ej, bo już tylko, dobra, już szkoda. Szkoda jakby się. On jest mój. Nie, uspokój się, uspokój się, już daj mi spokój. Dobra, dobra. Jak to może czarny człowiek z białego człowieka? Spokojnie, panowie. O kurwa. I wymierzyła się sprawiedliwo. Parma wróciła. Bóg go sądzi. Dobra. Już czekaj, jeśli oboje zmarli... No my odpierdalamy! Wszystko się psuje! Wszystko Dobra. Się psuje! Wiecie co? Ja mam dwie dziury prawie wykopane. To zapraszam na cmentarz. Nie, to ogłuszyłem go tylko jednym nie. ciosem. Podnieś on go i dawaj do zielarki. On nie może żyć! Żyje! Palec do dupy wsadzi mu pod koło nosa koło leci, on się obudzi wtedy. Przepraszam, to za mocną bombę. Wszystko okej. I co ty odpierdalasz? Ja pierdolę! Ja muszę zmyć krew stąd. Nie. Zjebam mu łeb. Ja pierdolę, spadamy stąd, tu są mordercy za mi. Panowie, ze spokojnego Blackwater zrobił tu się co najmniej Sandomierz z Mateuszem, gdzie codziennie jest morderstwo. Jesteście popierdoleni. Czemu pan go dowodzi? Na cmentarz z nim, kurwa, się, nie dowodzi. Się dużo nauczyć. Spadamy stąd. O co chodzi mu z tą 100 dolarówką? Co ci ludzie? Haknij mnie botykę! Teraz by to przyczółek po... Mówi, to jest cool, wiesz, na czasie! Idźmy do stajni, wybierz swojego konia, pewnie na ciebie tutaj czeka. Brrrra! Jalla, jalla! Jalla, pyćka! Spokój, spokój. Jabłko? Proszę bardzo. No teraz wujek troszkę zarobił pieniędzy na polowaniu, to... Możesz opierdalać jabłuszka. Trzeba szukać chyba kolejnych przestępców. No, wasz spisek się udał, ta intryga się udała, ale... Kurde, tu trzech chłopa, ja. Wasz spisek się udał. Może na jakieś polowanie skoczymy na chwilkę tutaj, żeby atmosfera ugasła. Mówię, że... głowy porwał. Fila. Co niedźwiedzio głowy? Porwał Fila. Teraz? Nie, wcześniej. Wcześniej, tak, opowiadał mi, wszystko mi opowiadał wcześniej Fili, wszystko I mi tak, wytłumaczył. W ogóle dzięki, zarobiłem za ciebie kaszkę, super, się spisałeś. Mogłeś się w sumie przyznać, ale to i tak dobrze, dobrze zrobiłeś. A pan to kto, bo pana nie znam. Ja jestem Gabriel. Gabriel Indianin, czy kimżeś ty jest, niewolnikiem? Uciekłem z niewoli. O, gratuluję wolności, no ale niestety chyba też masz pecha. No, niestety. Gdzie pracujesz, panioczku? Aktualnie na farmie, a dorabiam sobie jako łowca zwierzyny. Łowca zwierzyny, okej, okay. Nie szukasz może roboty? A jaka to Robiłbyś robota? Na przykład na farmie dla nas i miałbyś ochronę. Na farmie jest bardzo niebezpiecznie. Ludzie pracujący tam często, że tak powiem, tracą osły, konie, dorobki życia. A jakbyś był na naszej liście pracowników, to po pierwsze,
Byłbyś bezpieczny? Mógłbyś tam pracować po prostu za paską na oczach, bo nic, nie czym byś się nie martwił, rozumiesz? No, a wiesz, bez wykupu biletu może być bardzo niebezpiecznie tego dnia. A ile taki bilet kosztuje? Słuchaj, bracie, taki bilet musielibyśmy wydzielić dzienną stawkę. Ile razy, ile w ciągu dnia robisz takich objazdów na pszenicy? Myślę, że 2-3 objazdy w ciągu dnia. 2-3 przejazdy, z nich masz około prawie $50, co? Dużo pieniędzy. Jakbyś $10 z tego odpalił, byłbyś na pewno bezpieczny. I byś na pewno miał miejsce w naszej wataszce. Rozumiemy się? Rozumiemy się, rozumiemy. Zawitamy tam niedługo i $10 będzie przygotowane. To mogę już dla każdego. Dzienna stawka. Nie, alchemiku, nie przesadzajmy. Na początku zaczniemy od jednej stawki. A i słuchaj, możesz przekazać informację kolegom z pracy. Ja sam też często zbieram pszenicę. Przekaż informację i na pewno znajdziemy więcej, że tak powiem, uczestników zabawy. Tak? Tak, zrozumiałem. To się podoba. Gabrielu. To wiesz, jak to się skończy. Siem, alchemiku. Spływaj. Wiesz, do czego jesteśmy zdolni. Nie mamy skupów. Proszę, mistrz gagatek. Nawet teraz już mogę zapłacić za ten bilet. Poważnie? Tak. No w takim razie po $5 dla mnie, alchemika, i masz już bilet od nas dwóch. Tak naprawdę to firma należy do nas dwóch. To mi się podoba, Gabrielu. To mi się podoba. Dziękuję serdecznie. Od teraz, Gabrielu, masz moją ochronę. Jestem twoim najemnikiem. Jakby coś się działo, dajesz cynka, wyjaśniamy sprawę. Bez problemu. I umówmy się tak, że ta ochrona niech zostanie między nami trzema, tak? Nie mów w sensie chłopakom tu na... Tylko pracownikom. Nie mów nikomu tu na Blackwater. Dobrze. Bądź giniesz. To jadę pracować. Do roboty, niedługo tam zajrzymy. Mam nadzieję, że będziesz świetnie zapierdalał z tą pszenicą. No rucha, co się kapisz? Patrz na to. Uciekaj. Nie, niewolnik. Ja w tej gierce naprawdę ciężkie. Idzie do nas ten farmer. Tam grabasz. Tak. Ale w porządku, gruby, bo ma osła gościa, pierdolę. Ty! Cyrknie w tą stronę! Hola, wypraszam sobie. Nie ty kurwa, to nawet kopyła nie jest. To jest w ogóle, ty. No. Weź mi z tym. Hej. Fajnie, biorę. Czemu on go zrzucił? Czemu on mu zabrał osła? Porywszy alchemik, co jest? Halo? Kurwa, to żarty były. To żarty były. Co ty pierdolisz? Nie wierzę w to. No to śmieszna kula to była w takim razie. Spokojnie, to były tylko żarty. Alchemik to jest taki wujek. Napierdolił się swoim czarodziejskim i dzieńskim kwasem. Zaraz mu pomożemy. To były żarty, no, przyjacielu. Pomożemy mu na pewno. Jasne, w porządku. Ale nie twierdzę, że jesteś kurwa klaunem. A to on żyje! Kurwa, myślę, że on nie żyje, chciałem go zakopać. Ty bierz go pan. Nie kumrzysz go do medyka. Już ci pomogę. A, to nie, to ja tylko zabiorę do tego. Ja tylko do dziury, jak co. Do stąpeczki. Potrzebuję konia. Belmondo! Dzięki, że mi pomogliście, Migo Cowrod, wiesz? Jakby nie kiedyś leżał w błocie. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Przepraszam, myślałem, że... Ała, kurwa, auć! Masz karpa. Ci pomogę. Idziemy do medyka. Kurwa, co ty robisz, Belmondo? Widzicie sobie. Postaram się, przepraszam za kolegę, jasne. Jasne, spoko. Ta dupeczka z Francji, ona ci pomoże. Spokój, Belmondo. Dostałem. Co, wyskoczył z klamką, w sensie ze strzelbą? Tak, wyskoczył do mnie strzelbą i zaczął do mnie pruć. Psychopata jakiś. Pani Zielarko. Ostrożnie. Jest tu dziś pani Zielarka w okolicy? Potrzebuję jej dłoni. A co się stało? Kolega dostał. No się zajmą. Mam jakieś zioło, ale tu nie wiem, czy to lecznicze, więc ciężko. Zajrzyj do mojej sakwy, tam są odpowiednie rzeczy. Sakwa pełna magicznego krówca. Trzeba wybrać się na jakieś polowanie. Będzie tam taka sakwa, czerwony płyn. Spokój, gdzieś coś nerwowy robisz w ogóle. Cały czas jesteś poddenerwowanym kuniem. Więcej go karm, albo go wyczesz wreszcie. Karm, czeszę go wszystko, tylko czasem jak się budzi, to jest wkurwiony, nie wiem, o co chodzi. Oba, teraz jest elegancko wszystko, ma wahania nastroju, kurwa. Spokój. Może jest bipolarny. No jak każdy. Spokój, elegancko. Teraz powinna być zielarka. Kręci się tu często. Dobro, dobry. Obiecałem ci pieniądze za skórę. Nie, spokojnie, tak zarobiłem. Zachowaj dla siebie, przydadzą ci się dolary. Ale co się jest, kurwa, sra? Dla mnie bardzo dużo warte. O, $4, dziękuję. Więcej niż za dzika. Pomogłeś mi, kiedy byłem w potrzebie. Dziękuję. Nie ma problemu, dziękuję. Sam by się tak zachował na pewno. Idę po konia.
czekamy tutaj. Ja się zajmę tym gadkiem, bo coś dzisiaj jest... No niewyjściowe jesteś coś. I co teraz? Dobre pytanie, może jakieś polowanie, coś byśmy zarobili? Albo dalsza wyprawa na coś mocniejszego? Co macie w planach, panowie? Coś mocniejszego, tylko muszę iść po konia. Po konia, jasne. Mi ciebie pieniądze. Patrzę po jabłka dla konia. I dobry. Ojej, teraz jest git. Teraz się napijemy też wody. Jestem gotowy na wyprawę. Strzały mam, wszystko mam. No co, może jakaś mała wyprawa, panowie? Piękny zachód słońca. Bardzo chętnie. Może ruszymy właśnie w stronę zachodu słońca? Gdzie jest alchemik i reszta? Zaraz powinien tutaj być. To był szalony dzień, dużo się działo. Oj. Wiadomo, że pewnie będą się mścić potem ci rabusie, coś mi się tak wydaje. Myślę, że mogą być z tego tytułu duże kłopoty. O myślę, tak, ruszajmy, ruszajmy panowie, coś popolować. A Jumbo, Jando, Jane Jango? Może po psa. Okej, okay. A ten pies pomaga coś? Gryzie, rzuca się na innych? Czy ale tylko się biega? Wiedziałem, że szczeka, biega szczeka, i dużo zaraz, ale podobno zabił wilka. O, podobno właśnie. Zabił wilka. Okej, okay. A Filip gdzie? Sir Filip? Zaraz tu będzie. Dobra, czego szukamy? Pumy? Niedźwiedzia może? Niedźwiedzia? Któryś z was ma może? Tak? Oczywiście, no to ruszajmy, to ruszajmy w takim razie. Jestem gotowy na niedźwiedzia krizy. Mam zapasy, jedzenie, wszystko, ruszamy w takim razie. Ale to wtedy trzeba zsiąść koni. Zsiądziemy. Najpierw puma, panowie, najpierw puma. O, dobra, puma, niedźwiedź, ja chcę też do niedźwiedzia krizy złapać. Alchemiku, jesteś w stanie mnie doprowadzić do niedźwiedzia krizy? Jestem. Świetnie. Zrobimy tak, zrobię zapytaj o krizy. Leży. Leży. Mogę ją wziąć? Dziękuję. Ale strasznie pudziewiero dziurawiona. Ale dostała 4 strzały. Uuu, po 20. To 8 dolców. No 8 dolarów może z tego być, panowie. Oczywiście dzielimy się. Dopiero teraz przychodzić jakiś puma zastrzelona. Chodź, Hitler. Fajny jesteś, piesiok. To jest Hitler. Zitler, przepraszam. Nie słyszałem. Dobra. A mój kąt to Żydolf. Okej, dobra, ruszajmy w takim razie. Iha! Galala! I w którą stronę teraz? Prosto. Rozbijmy obóz u Druwala. Okej. Okay. Wierzmy koje przed lasem. Czy gdzie? Nie w obozie? No dobra, można w obozie. W obozie. Tylko gdzie my je przywiążemy i ten pies nie może tak wrzeszczeć, bo spłoszy kurwa niedźwiedzia. Albo co gorsza go tutaj przywoła i często zaatakuje. Potrzebujemy takiej skóry zaraz... Viva la France, wiesz. Zaraz go uciszę, on lubi krzyczeć. Między dziećmi jest jedna ważna zasada. Musisz być głośny w lesie. Jak ci nie słyszy i się sam przestraszy, to po tobie. Okej, Filipie. Poczekajcie, stójcie, panowie. Pokażę wam jedną bardzo ważną rzecz. Widzi nas. Spokojnie. Siad. Trafię mu w głowę jedną strzałę, obiecuję wam to. Mogę to zrobić teraz. Na raz, dwa, trzy, ja też poczeruję. Dobra, trzy, cztery. Leży. O kurwa, nie. Leży. Spokojnie, strzelajmy już. Dobrze, Zidler. Ha. No, takiego to jeszcze nie widziałem. Skurwysyn waży 100 kilo. I jeszcze nawet pies się nie bał. Pies go jebał. Ha. Tego mi jedną rzecz, szukamy panowie. Następnego. Jak zobaczymy następnego, to dacie mi zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. Okej, a masz jakąś specjalną rzecz? Przynętę? Mhm. Gwarantuję wam, że nie widzieliście tego nigdzie. Dobra, już cicho. Cicho bądź. No. No nie szczekaj tak! Ja tą pizdę jebany. No ty kurwa nie rozumiesz. Tak mi się. Okej. Ruszamy dalej. Czyby alchemik zabił psa? Nie, tylko postraszył go, żeby nie szczekał. Ale nie strzelajcie do psa, no przecież za chwilę się uciszy. Rozpadajmy stąd, szukajmy kolejnego niedźwiedzia. O, starobowozowisko. Ciotki Mandy, może ukotujemy to nasze kurczaki? O, to nie jest zły pomysł. Zróbmy sobie przerwę, zasłużyliśmy puma i niedźwiedź. Tak, jest, spokojnie, klaczysko. Już zostawiamy konie. Tak, możemy tutaj, na obozowisko. Ja tak potrzebuję drewno, to akurat będę sobie potem ciachał tutaj. Okej, Belmondo, zostajesz tutaj, okej? Ze skórami, pilnuj ich. Mam trochę mięsa. Mamy jakąś lampę? Tak blisko obozowiska i ognia chyba go nie będzie, co? Widzicie, że przy trasie będzie, raczej musimy w głąb lasu zejść, co? Wilki, przygotujcie cięciwy, napnijcie je! Okej, idą, robią cały szakal move, zrobią. No, cofnijmy się, ustawmy się w jakiejś formacji. Już nas czują nas. Będą nas okrążać. Panowie, odczujcie się cały czas w kółko, patrzcie, co się dzieje. Mamy po jednym wilku. Tak, po jednym wilku. Bierzemy? Tak.
Jesteś jeszcze jakiś, o. Po jednym wilku. Zostawmy je tutaj, z boku. Później zabierzemy konie. Już skurowałem, wiesz? Ja go zostawię tutaj. Ci, że nikt tego nie zajwani? Jest szansa, że ktoś to zje, ale... No dobra, zostawmy na razie tutaj. No dobrze, zostawmy. Chyba, że to konie nie mamy niedaleko, możemy je zabrać, jak chcecie. Jak myślicie? Zawsze dodatkowy dolar. Powiem wam tak, gorzej jak ktoś nam zabierze konie. I nie zabierze koni, dwa je pilnuje. Dobra, biegniemy tam. Belmondo, Belmondo, mam kolejną skórę. Proszę, chyba Max, ile możesz udźwignąć? Tym razem jest wilka. Może być sporo warta. Okej, okay. Wracajmy w takim razie po niedźwiadka. Dobry konik. Zaraz będziemy. Pilnuj, pilnuj. Coś to spierdalaj po prostu. Widzicie? Jest moja. O kurwa, ale bydlak. Jeleń. Wirgiński. O! Prosto w głowę. Niezły okaz, alchemiku. No to młody. Zostawię go na razie tutaj. Jasne. Słyszycie? Z tamtej góry, z tamtej góry. Wy, za mną, panowie. Dobry słuch. Tak, tak, wyje. Wyje, tak. Jakby... Mówiłem, że przy jeziorze. Świetnie. Musimy dostać się na drugą stronę tej rzeczki. Jest przed nami. Pamiętajcie. Nie chybcie. Opa. Dni tego miśka są policzone. Za mną, kamraci. Ooo, kurwa. Ostrożnie. Aj, Nie dostaniemy się tam. Musimy naokoło przebiec. Nie, to nie tu, panowie. Jakby przejdziemy na drugą stronę. Widzisz coś? A, nic za nic póki co. O, wow! Auć, kurwa. Ale wielkolud. Dostał w głowę i spierdolił, o chuj chodzi. Alchemiku, Sir Felipe, jesteś gdzieś tutaj w pobliżu? Byli moi tu znajomi? Szukaliśmy niedźwiedzia, ale straciłem ich. Porąbię sobie drewno, póki ich nie ma. Iś. Alchemiku. Upolowaliście zwierza? Nie, ale gdzieś tu jest biczka, na pewno. A, panowie, muszę na chwilę uciekać do miasta. Będę dopiero za jakieś 2 godziny, mam spotkanie, dobra? Jasne. Zabijemy się później, będziecie jeszcze hulać po okolicy? Blackwater? Ja będę na pewno. Świetnie, to mi się podoba, alchemiku, w takim razie do zobaczenia. A jalla, bracie, jalla! A czy odpalam się jutro? O kurwa! Wow, au, nie! Kurwa, mać! Au! Ja pierdolę. Ała! Ożem cię znalazł przed wszystkimi. Ała! Leży. Ała! Napadł mnie niedźwiedź, widzieliście go tutaj w okolicy, uważajcie! Zabiliśmy go. Poważnie, idę sobie dróżką, normalnie mam odpalić sobie cygaro i zjeść puszkę, w sensie brzoskwinie z puszki i wychodzi na mnie wielki skurwysyn. Belmondo w ogóle zwariował, uciekł, zrzucił mnie z grzbietu i uciekł. Widzieliście może mojego konika? Niestety nie. Nie, ale mamy niedźwiedzie. Pomocy, podnieście mnie. Przygnij mnie. Na koń. Udawałem martwego. Przygnij cię, nic ci nie zrobił, tak? Chcemy wstać? A jesteś Belmondo? Dam radę wstać, jasne, dam radę wstać. Rzucił się na mnie, trochę mnie dziabnął, ale wszystko okej. Okay. Gdzie mój Belmondo? Tam widzę jakiegoś konia, ale... Poradzę sobie, zawołam go. Belmondo! Dobrze, udawałem martwego. Czyli to jest ten niedźwiedź, na którego polowaliśmy? To znaczy, zaskoczył mi zaskoczenia mnie, rzucił się na mnie. Widzisz, wylałem nawet puszkę brzoskwiń, tutaj trochę się nawet rozlało, on myślał, że to krew. Pomiział, pojadł trochę i... Belmondo! Dobra, ruszajmy do miasta. Panowie, ja już ruszam do miasta, będę za jakieś 2 godziny. Jedę na szkółkę już dziecką, do wuja Saint-Tropez. O. Ruszam do Blackwater, tam się spotkamy za 2 godziny. Tak, będę o 23:59 w Blackwater. Do zobaczyska. Do zobaczenia. Haha, niedźwiedź Grizzly, chuja nam zrobił. Co jest, kurwa? Ja pierdolę, byłem na chwilę wyjść z pokoju. Kurwa, no jebany kasztan, znowu niedźwiedź mi z zaszkodzenia wyskoczył. Co się bawi, ała. Dobrze, znowu miałem tą puszkę, nieważne, podnieście mi, pomóżcie mi, ała. Boże. Ja pierdolę, no. Widziałeś to, bratku? Widziałem, padł na raz. Bardzo ładnie. Zabiliście tego niedźwiedzia jebanego? Słyszę, może ja będę jakąś przynętą dla was, ała. Muszę się położyć, nie czuję się najlepiej. Nie wiem, czy będę opracował. Pomocy, Felipe, ała! Co się stało? Do miasta potrzebuję, weź mojego kunia, no znowu się na mnie rzucił ten niedźwiedź. Ała. Kolejny? Nie wierzę, kurwa, kolejny. Jak go szukam, to chuja nie ma.
Jak sobie chcę przystąć trochę na Belmondowie, że przystałem sobie, leżałem i... I sobie zacząłem spać i wyskoczył na mnie. To już trzeci niedźwiedź dzisiaj. Proszę bardzo, pomoże mi. Jesteś pewien, że nie potrzebujesz pomocy medyka? Nie, wszystko ze mną okej, okay. Po prostu rzucił się na mnie, a wiesz, zacząłem się turlać, kurwa, nie wiedział, co jest grane. To moje skóry są? To moje. A, okej. Okay. Nie podzielisz się alchemiku? Zrzucił mi tego barana, wziął niedźwiedzia. Dobra. A gdzie jest Belmondo? A ty, panoćku, trzymaj barana, jak ci... Belmondo! Dziękuję uprzejmie, panowie. Gdzie mój koń? To jest mój koń chyba, Belmondo? To on nie, to nie. Belmondo! Kurwa, jesteś, już spokojnie, nie skacz tutaj. Przypadkiem. Wracajmy już do pierdolonego Blackwater, mam już w chuju te jebane niedźwiedzie. Oj, wymęczony jesteś, tak? Dlatego to jest koniec podróży na dzisiaj. Koniec zabawy. A kowboje, witam serdecznie. Kłaniam się nisko mojego dzionka. Belmondo, spokojnie, zdejmę skóry i idziemy się przespać chwilę. $9 może być, wiem, że jest poszarpana. Dam zasady, bracie. $5, nieźle. Kurwa, ale tutaj nieźle to wchodzi. Poza tego... 8, nice! Ha, 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 ha. Ależ to była wyprawa. No, niedługo siodło. Zachodzące słońce. A, jest to Belmondo. Odpoczniemy, ruszymy z samego świtu. Witam, panie stajenny. Chciałem zaparkować mojego wariata, Belmondo. No i sam też się tu prześpię u pana. Dziękuję serdecznie. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się, wariaty.